Tak więc wszyscy dopiero co dyskutowali na temat pierwszego teaseru do filmu FNAF, a już kilka dni później otrzymaliśmy oficjalny trailer do kolejnej gry, tak jakby, ale w sumie jest to DLC do Security Breacha, ale tak czy tak jest o czym mówić. Tak więc ten tydzień jest absolutnie świetny dla wszystkich fanów FNAFa i po prostu czekać aż, nie wiem, w przyszłym dowiemy się jeszcze czegoś o FNAF Plusie, trailer czy coś. Fajnie byłoby, jakbym wykrakał. Tak czy tak, dzisiaj moim obowiązkiem jest przeanalizować ten trailer od początku do końca kompletnie. I tym właśnie zajmiemy się w dzisiejszym filmie. Także cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was serdecznie w kolejnym materiale. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuk w górę pod tym filmem. Wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie. A tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc trailer do FNAF Ruin pojawił się dokładnie wczoraj koło godziny 23. I naprawdę to wszystko wygląda bardzo spoko, tym bardziej, że plus minus równy rok temu otrzymaliśmy pierwszy teaser Ruin i tyle. I przez rok była cisza, aż do teraz. Kiedy niespodziewanie nagle pojawił się lekko ponadminutowy trailer. Tak więc przejdźmy do jego analizy. Cassie, I hope you get this message. I'm trapped. Here at the Pizzaplex, or what's left of it. Tak więc na początku widzimy Pizzaplex, tyle że opuszczony Pizzaplex. Mamy tutaj gigantyczne okno z wielką dziurą, które jest obklejone jakimiś gazetami? Aczkolwiek przez co niektóre puste miejsca prześwituje słońce, więc czyżby to wszystko działo się za dnia? Ten segment gry, który widzimy teraz? Podobnie jak sugerował pierwszy teaser tego DLC, Pizzaplex jest opuszczony i nawet widzimy to po tym graffiti tutaj. Do Pizzaplexu wchodzi najprawdopodobniej Cassie, czyli bohaterka, którą będziemy tutaj grać. Jest to mała dziewczynka, która skądś zna Gregorego i Gregory poprosił ją o pomoc i zresztą słyszymy go teraz w tle, jak właśnie prosi Cassie o pomoc, żeby przyszła po niego do Pizzaplexu i to właśnie Cassie robi. Następnie mamy kilka przebitek na opuszczony, zdewastowany Pizzaplex, wszędzie są jakieś graffiti, ogólnie miejsce jest totalnie opuszczone. I to już od dłuższego czasu. I szczerze mi naprawdę bardzo się to podoba, ponieważ przez to gra będzie straszniejsza, będzie więcej tego niepokojącego składnika do całości, co jest super. Tak więc Gregory potwierdza, że jest uwięziony w Pizzaplexie albo w tym, co z niego zostało. Don't have time to go into how I got here, but you've got to help me out. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Następnie widzimy zupełnie nową wersję Roxy najprawdopodobniej i jest totalnie zniszczona, zupełnie z każdej strony. Spójrzcie tylko jak to wygląda. Teraz przypominają mi się Wiffer animatrony z FNAFa 2. Myślę, że to jest najtrafniejsze porównanie, tylko że Roxy jest jeszcze bardziej Wiffer, wiecie. Następnie widzimy jakiś gadżet należący do Cassie i po prostu będziemy z niego korzystać, nie? Później następny endoszkielet, sekwencja z nimi w Security Breachu podstawowym była naprawdę mega spoko, więc liczę na to, że będzie tego więcej w DLC. Następnie widzimy Glamrock Chica, która ponownie jest zniszczona z każdej strony. I myślę, że wygląda to o niebo lepiej i straszniej niż w podstawowym Security Breachu. Następnie widzimy sekwencję z udziałem kamer, która jest po prostu no bardzo zwykła i taka se. W sensie tak samo jak w trailerach do podstawki to wygląda tak sztucznie i nie jest wyrenderowane, myślę, tak jak być powinno. No wiecie, muszą nad tym popracować chyba jeszcze. Następnie mamy kilka przebitek na inne opuszczone miejsca w Pizzaplexie. Są bardzo ciemne, niewiele tu widać i raczej przez większość gry będziemy musieli poruszać się z latarką, nie będziemy widzieć zbyt wiele, co jest super, będzie straszniej po prostu. Tutaj mamy chociażby zniszczonego Strawbota, nice. Następnie przez krótkie ujęcie, przez bardzo krótką chwilę widzimy najprawdopodobniej Montiego w tej zniszczonej wersji, ale on do końca nie wygląda jak Monty, w sensie kolor jest inny, albo być może to jest zniszczony Monty i widzimy po prostu jego endoszkielet, ale tak patrząc na te zęby i ogólnie jego kształt, zdaje mi się, że jest to właśnie zniszczony Monty, jego nowa wersja, którą spotkamy w DLC właśnie. Myślę, że git. Te kulki są spoko swoją drogą. A jeżeli już o Monty mowa, to w następnej scenie, że tak powiem, widzimy właśnie to miejsce, w którym Monty przesiadywał w Security Breachu, w sensie tą Monty Area, to było Monty Golf chyba? Zaraz, czekaj. Monty Gator Golf, dokładnie. Tak jak pewnie się już domyślacie, miejsce jest zniszczone i jest najsik. Następnie widzimy sekwencję, w której będziemy musieli skradać się, aby Chica nas nie zauważyła, wiecie? A później jakąś sekwencję walki z Montym i tak, to zdecydowanie jest Monty. Następnie widzimy kilka przebitek na zniszczone animatrony i myślę, że zdecydowanie najciekawiej wygląda Moondrop. On już wcześniej wyglądał ciekawie, ale teraz myślę, że wygląda jeszcze lepiej. Te zęby są spoko mega. To oko czerwone, tutaj oczy wyglądają spoko, nie? Nie jak w filmie będzie to wyglądać. Oby nie. Swoją drogą niektórzy ludzie podejrzewają, że tutaj jest Glamrock Freddy, który jest niszczony w jakiś sposób. No ale na ten moment za bardzo myślę, że nie ma jak tego potwierdzić, chociaż jest to prawdopodobne, że Cassie prędzej czy później go gdzieś tutaj znajdzie. Następna scena jest bardzo interesująca, ponieważ teraz Cassie jest w tym miejscu, gdzie spotkaliśmy Moondropa wcześniej w podstawowym Security Breachu. Oczywiście miejsce jest zdewastowane, ale to już pewnie wiecie, nie wiem po coś powtarzam. A Cassie zakłada maskę Vanny, po to, żeby widzieć w ciemności czy coś. To widać przez naprawdę bardzo krótką chwilę, ale może to będzie jakiś noktowizor, szczerze nie mam pojęcia. Chyba że to będzie miało taką funkcję jak maska Freddy'ego we FNAF 2. Ale nie wydaje mi się, chociaż byłoby to całkiem spoko. I następnie pod koniec widzimy, no w sumie nie wiadomo co, jakąś niebieską, zgliczowaną postać. Ogólnie ludzie mówią, że jest to Bonnie, Glamrock Bonnie, ale no tak 100% nie jesteśmy w stanie tego określić, chociaż ziomek jest niebieski. Postać Glamrock Bonniego to był pewien kawałek tej ukrytej historii w Security Breachu. Tak naprawdę fizycznie ani razu się tam nie pojawił, pomijając jakieś plakaty czy coś. Ale siłą rzeczy kilkukrotnie został tam wspomniany i faktycznie jakaś tam historia się za nim kryła. Niektórzy spekulują nawet, że niekoniecznie jest to po prostu Glamrock Bonnie, a Phantom Glamrock Bonnie ze względu na te glicze. No szczerze nie mam pojęcia. Tak szczerze to pożyjemy, zobaczymy. Don't give up on me yet. Następnie widzimy logo gry. No takie spoko, nic ponadto. A także potwierdzenie, iż w Ruin zagramy już w lipcu bieżącego roku. I tak w tamtym filmie myślę, że całkiem spoko to wyspekulowałem, że gra wyjdzie jakoś na wakacje. Bardzo na to liczyłem i teraz faktycznie jestem zadowolony, usatysfakcjonowany. Tak więc czekajcie na lipiec, bo zdecydowanie z tej gry trochę chciałbym ponagrywać. Być może na pewno, raczej. Odpalimy streamka z przechodzenia gry i być może nawet jakiś skrót z tego pojawi się w formie filmu na YouTube i oczywiście będziemy analizować lore, bo to jest najważniejsza rzecz, jaka może istnieć w grach, co nie? No cóż, a jaka jest moja opinia? No podoba mi się, tak szczerze, w sensie oryginalny Security Breach nie był zbyt straszny, generalnie tego niepokoju tam za grosz nie było moim zdaniem, ale teraz myślę, że może się to zmienić, chociaż nadal ta gra wygląda okropnie plastikowo i... No nie ma tego czegoś, co miał Juniors na przykład. No cóż, zobaczymy, w każdym razie cieszy mnie, że gra wreszcie będzie straszniejsza niżeli oryginalny Security Breach, chociaż to nie jest zbyt duży wyczyn, tak jak wspominałem kiedyś. Cóż, pożyjemy, zobaczymy, ja tam nadal tęsknię za tym, jak gry z FNAF-a wyglądały te 9 lat temu. W 2014-2015 roku to było coś, a teraz... No, taki Hello Neighbor vibe trochę. Ale nie jest aż tak źle. No i w sumie próba pierwszego i nie wiem czy nie ostatniego zwiastunu Ruin to by było. Wielkie dzięki za oglądanie, zostawcie suba i kciuka w górę, bo materiał wam się spodobał, wpadnijcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie, już będę spadał, trzymajcie się, siemano, cześć.